Minąłem właśnie skrzyżowanie Piłsudskiego i Senatorskiej w Zawierciu. Jestem w terenach, które w tymże Zawierciu są mi kompletnie nieznane. Natomiast są to tereny, które są, można powiedzieć, dosyć blisko Wordu, więc może być tak, że również są gdzieś tam w trakcie egzaminów wykorzystywane przez tutejszych egzaminatorów. I z pomocą nawigacji troszkę się tutaj przejadę, bo chciałbym zrobić sobie tutaj po tych nieznanych mi terenach takie kółeczko aż do drogi krajowej numer 78. Tutaj chyba są jakieś tereny przemysłowe w okolicy, zresztą tutaj mamy po prawej stronie, widzę jakiś duży zakład. Wygląda jak huta, ale to chyba nie jest huta, bo w zakładzie nie ma huty. W Zawierciu nie ma huty, więc no nie będę się tutaj, co to za zakład. A tutaj zakłady Wirtu były po lewej stronie. No i co? No i jedziemy sobie. Ulicą nawet w tej chwili wam nie powiem. Łośnicką, tak się nazywa ta droga, którą w tej chwili jadę. Fajna, długa, prosta. Oczywiście cały czas obszar zabudowany, a więc maksymalnie 50 km na godzinę możemy się tutaj poruszać. Jedno co wiem, bo ustawiałem sobie nawigację, no musiałem coś tam zobaczyć, że gdzieś tam pojedziemy w kierunku Kromołowa, więc to jest w zasadzie wszystko, co tutaj wiem. To wspinanie się pod górę troszkę mi tak przypomina, jakbyśmy na górę Włodowską jechali. Ale no powiem, aż do tego stopnia Zawiercia nie znam, aby od każdej strony wiedzieć, gdzie, pod jaką górkę podjeżdżamy. Być może, że jest to Góra Włodowska, być może, że jest ona z zupełnie innej strony, a to, że akurat się wspinamy i skojarzyło mi się tak, to może być zupełny przypadek. Natomiast nawet jeżeli byśmy przejechali gdzieś tam, powiedzmy, przez Kromołów, tak jest, to w zasadzie w Kromołowie też nie miałem okazji być, to znaczy 7-8 tam przez fragment Kromołowa przechodzi, więc to jest w zasadzie wszystko, co gdzieś tam w tych rejonach za byłem. 500 metrów skręć w prawo. Dawno, dawno temu jako dzieciak pamiętam, że gdzieś do Kromołowa jeździliśmy grać z takim klubem, który się nazywał Źródło Kromołów. Natomiast w którym miejscu było ich boisko? O. Skręć w prawo. Chyba nawet tu każemy skręcić w prawo. A więc skrzyżowanie ze stopem. Droga wolna. Za 400 metrów skręć w prawo. A za 400 metrów dojadę właśnie do drogi krajowej numer 78. Tak jest, tu jest źródło Warty Kromołów. Tak zwany ryneczek w Kromołowie. Może sobie nawet można wjechać. Patrzeć, wyciszymy nawigację.
się dotrzeć do Kromołowa, w którym to jestem w zasadzie po raz pierwszy. Być może, że to jest nawet to boisko, na którym kiedyś dawno, dawno temu grałem. Gdzie jest boisko Jurka? Tu jest źródło Kromołów, więc może to właśnie tutaj nigdy jako dzieciak przyjeżdżałem.